kresie. O, na szczęście nic nie wyszło poza mury zgromadzenia. Jaka jest decyzja matki? Przenoszę siostrę Faustynę do domu w Wilnie. Podjęłam jeszcze jedną decyzję. Pojedzie siostra do Wilna i obejmie tam klasę. Dlaczego, matko, takie wygnanie? Potrzeba jest ducha młodego, rozpalonego miłością. Masz słuchać serca i modlić się o światło. Jesteś młoda, jesteś dobra. Bóg nie poskąpił ci łaski rozumu. Musisz tylko modlić się, patrzeć w siebie, słuchać i słyszeć. Pojedzie siostra do Wilna i będzie się tam wszystkiemu przyglądać. Uważałam siostrę Faustynę za przyczynę mojego wygnania. Dziękuję. Dobre siostry, ale stary człowiek nie musi dużo jeść. Ja mam, panie, pozwolenie od przełożonych i spowiednika na ten dzień, na tę moją spowiedź przed tobą. W Wilnie siostra Faustyna znalazła dobrego spowiednika, który jej wysłuchał i pomógł. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Matka Generalna prosiła pozdrowić matkę przełożoną. Bóg zapłać. Klęcznik siostry będzie. Dziękuję, mateczko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To będzie cela siostry. Bóg zapłać kochanej matce. Proszę matki przełożonej. Ksiądz Sopoćko czeka w wirydarzu. Tu będzie dobrze, siostro. Faustyno. Cieszę się, że ksiądz profesor znalazł jednak dla nas chwilę. Przejdźmy dalej do ogrodu. Ten kawałek to siostra będzie miała pod truskawki. Dawniej były, ale teraz... Siostra zyszy.
Tak. To dobrze. To znaczy, chciałem powiedzieć, że pójdzie bardzo dobrze. Więc jak mówiłem, truskawki aż pod sam mur. O, tutaj grządki pod jarzyny i tam, a za nimi będą pomidory. Oj, trzeba się tu nachodzić, naschylać. A ty skąd się tu wziąłeś? Taki samiutki? Niech brat patrzy, jak to się dzielnie pnie w górę. A jaki zawadiacki. Padło jedno ziarenko, puściło korzonek i tak sobie wzrasta do nieba. Na chwałę Boga. Ty, korzonku, znasz moc Stwórcy, prawda? To siostra od jednego ziarna fasoli doszła do mocy niebieskiej. A jak jest, bracie? Czy inaczej? Przyjechałaś i orzekłaś, że mamy kochać Boga jako miłosiernego, że przed Jego sprawiedliwością jest Jego miłosierdzie. Mam iść i powiedzieć kapłanom, że pokazują niedoskonały obraz Boga. Ja? Takim, że ja jestem. Wszystkie łaski, jakich udziela mi Jezus, przychodzą przez cierpienie. Pytam Go, dlaczego, Panie? Dlaczego właśnie mnie wybrałeś? Takie narzędzie marne. Ojcze, dlaczego nie mam rozumu mędrców, tylko serca? Dlaczego tylko to mam? Czarna jest moja nędza. Suscipe sancte pater omnipotens eterne Deus ha immaculatam postem. Nostra et totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat. Amen. Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najświętszej Marii Panny i wszystkich mocy niebieskich, oświadczam Bogu, w Trójcy Jedynemu, że dziś, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, składam dobrowolnie ofiarę z siebie za nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję na siebie wszystkie cierpienia, lęki i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie pociechy, jakie mam w sercu, płynące z obcowania z Bogiem. Modliłyśmy się wszystkie w kaplicy. Poczułam nagle, że jestem obecna w jej modlitwie. Ogarnęła sobą całe nasze zgromadzenie. Później nie zastanawiałam się nigdy głębiej nad swoją nową myślą. Nie było czasu, Panie. Konfesjonał proszę postawić podobno. Podobno proszę. Tutaj będę spowiadał siostrę Faustynę, żeby innym nie przeszkadzać długością spowiedzi. Niech i tak będzie. Nagle zobaczyłam Pana Jezusa. Był w białej szacie. Jedną rękę miał wzniesioną jak do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. I z uchylenia tej szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden blady, a drugi czerwony. Patrzyłam się na Pana, patrzyłam i milczałam, a On powiedział mi: na
Namaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Powiedział mi: namaluj obraz, a ja nie umiem malować. Naprawdę muszę złożyć urząd spowiednika w waszym zgromadzeniu. Matka przełożona przecież wie, że mam zajęcia w seminarium. Domyślam się, że chodzi tutaj jeszcze o coś innego. No, dobrze, matko. Rzeczywiście chodzi o siostrę Faustynę. Rozmawiałem z nią i przyznaję, że nie wiem, co robić. A co ja powinnam zrobić, księże profesorze? Trzeba ostrożności. Muszę mieć pewność. Otóż potrzebne są wszystkie badania siostry Faustyny. Należy przeprowadzić badania szczególne. Badania psychiatryczne. Matka mnie rozumie. Siostra Maria Faustyna Kowalska. Skąd siostra pochodzi? Ze wsi Głogowiec, parafii Świnice. To jest jakieś 50 kilometrów od Łodzi. Wykształcenie? 3 klasy szkoły powszechnej. Jak długo trwa pobyt siostry w zakonie? 8,5 roku. Jakie były motywy wstąpienia? Kiedy miałam 7 lat, po raz pierwszy usłyszałam głos Boży w duszy. Długo się opierałam, bo nie miałam pozwolenia rodziców. Ale w końcu poszłam za tym głosem. Niech siostra o tym opowie. To tajemnica mojej duszy. Czy stosuje siostra głodówki? Nie. Czasami proszę o pozwolenie na zmniejszenie racji. Albo o sam chleb. Czy stara się siostra nie sypiać przez parę nocy z rzędu? Nie. Staram się dobrze wypocząć. Mam dużo pracy. Muszę mieć siły. Szuka siostra odosobnienia? Nie. Nie przy moich obowiązkach. Staram się o ciszę wewnętrzną. Czuje się siostra winna? Nie. Czy czuje się siostra zagrożona, na przykład sądem ostatecznym? Nie. Boże mój. Nie. Czy pragnie siostra swojej śmierci, żeby uwolnić ludzkość od grzechu? Na podstawie przeprowadzonego wywiadu orzeka się. Struktura osobowości spójna. Poddana badaniom zakonnica na pytania odpowiada gramatycznie, rzeczowo i logicznie. Nie stwierdza się objawów choroby psychicznej.